Pani marszałek, Wysoka Izbo, w harmonogramie zadań programu ochrony brzegów morskich na rok 2020 wiele pozycji nie zostało wykonanych zgodnie z planem, takich jak budowa progów podwodnych w Gdyni Orłowie czy remont umocnienia brzegowego w Jastrzębiej Górze. Czy wobec tego działania te będą wykonane do końca 2021 roku? Czy opóźnienia w realizacji zadań nie będą miały wpływu na realizację zadań zaplanowanych na bieżący rok? W harmonogramie planowanych zadań w ubiegłym roku znalazła się budowa opasek brzegowych w Ustroniu Morskim, od której realizacji odstąpiono, tłumacząc ten fakt m.in. brakiem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Czy mamy przez to rozumieć, że osoby tworzące harmonogram zadań na 2020 rok nie zdawały sobie sprawy o braku takich pozwoleń? Dlaczego uzyskanie właściwych zgód i pozwoleń nie było możliwe w roku 2020? Jakie podjęto działania w celu ich uzyskania? Dziękuję bardzo. Pan poseł Jarosław Rzepa, Koalicja Polska. Bardzo proszę.